10 dokumentów, które zmieniły świat. Rozejm w Kombień. Kończący pierwszą wojnę światową układ rozejmowy między Ententą i Cesarstwem Niemieckim, uzgodniony w poniedziałek 11 listopada 1918 roku o godzinie 5.12 i podpisany o 5.20 rano w wagonie kolejowym w lesie Kombień. Zgodnie z propozycją marszałka Focha obie strony przyjęły jako godzinę złożenia podpisów 5 rano. Rozejm wszedł w życie tego samego dnia o godzinie 11 czasu paryskiego, to jest po 6 godzinach od zakomunikowanej godziny podpisania. Rozejm ten stanowił oficjalną kapitulację wojsk niemieckich w trakcie I wojny światowej. Artykuł 12 rozejmu w Kombień przewidywał ewakuację wojsk niemieckich z Austro-Węgier, Rumunii, Turcji oraz byłego już Imperium Rosyjskiego, a więc również ziem polskich. W tym ostatnim przypadku, po interwencji m.in. Romana Dmowskiego, zmieniono tekst dotyczący wycofania wojsk niemieckich, na gdy alianci uznają moment ewakuacji za właściwy, biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną tych obszarów. Z kolei artykuł 16 głosił, że alianci będą mieli wolny dostęp do terytoriów ewakuowanych przez Niemców na wschodzie, już to przez Gdańsk, już to Wisłą, aby móc zaopatrywać ludność i w celu utrzymania porządku. Dokument ten był początkiem nowego porządku, tego po I wojnie światowej, oraz miał wielki wpływ na pojawienie się Polski na mapach świata. Rezolucje ONZ numer 1386 oraz 1510 z 2001 i 2003 roku. Otóż rezolucje te tworzyły ISAF, czyli Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa. Były to wojska operacyjne, wystawione głównie przez siły zbrojne państw członkowskich NATO, zajmujące się utrzymaniem pokoju w Afganistanie. Faktyczna działalność ISAF w dużej mierze ogranicza się do obszaru stolicy kraju, Kabulu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie całego kraju miała być przekazana Afgańskiej Armii Narodowej. 13 października 2003 roku Rada Północnoatlantycka podjęła jednogłośnie decyzję o rozszerzeniu misji. Sprzeciwił się temu premier Kanady, który oświadczył, iż wojska kanadyjskie stanowiące niemal połowę ISAF nie będą uczestniczyły w operacjach poza Kabulem. Rezolucje te pozwoliły ustabilizować chociaż częściowo Afganistan oraz zezwoliły wojskom NATO na wkroczenie na Bliski Wschód. Traktat Waszyngtoński. Porozumienie zawarte w oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, na podstawie którego powstała Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. Owy traktat został zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie między Belgią, Danią, Francją, Holandią, Islandią, Kanadą, Luksemburgiem, Norwegią, Portugalią, USA, Wielką Brytanią i Włochami. Wszedł w życie 24 sierpnia tego samego roku. Tekstami autentycznymi są angielski i francuski. Dokument ten pozwolił oficjalnie zjednoczyć się państwom w walce z komunizmem w trakcie zimnej wojny, a następnie zjednoczyć się w walce z terroryzmem w trakcie II wojny w Zatoce Perskiej, czy też w walce z terroryzmem w Syrii. Porozumienie białowieskie. Nazwa nadawana porozumieniu o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, zawartemu przez przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki Białorusi oraz prezydentów Rosji i Ukrainy 8 grudnia 1991 roku. Owy traktat głosił, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestał istnieć, a na jego miejsce suwerenne kraje powołują Wspólnotę Niepodległych Państw. Układ podpisali ze strony Rosji Borys Jelcyn, Białorusi Stanisław Szuszkiewicz i Ukrainy Leonid Krawczuk przy wsparciu doradców i ekspertów. Podpisanie Traktatu Białowieskiego doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego i ogólnie upadku Imperium Radzieckiego na drodze cywilizowanego rozwodu, choć nie wiązało się z likwidacją ani nawet redukcją potencjału gospodarczego i militarnego byłego Związku Radzieckiego. Mimo wszystko to był początek rozpadu radzieckiej potęgi po 1991 roku. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Ponadnarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne.
W pierwszych latach powojennych, wobec ogromu zniszczeń, jakich dokonała II wojna światowa, powszechnie zadawano sobie pytanie, co zrobić, aby podobna tragedia nigdy więcej się nie wydarzyła. Szybko zdano sobie również sprawę, że okupacja Niemiec nie może trwać wiecznie. Palącą pozostawała jednak sprawa kontroli nad przemysłem ciężkim tego kraju i tkwiący korzeniami w czasach rewolucji przemysłowej konflikt francusko-niemiecki. Miał on bardzo silne podłoże gospodarcze. Szybko odrzucono pomysł nadzorowania przemysłu wyłącznie niemieckiego. Z tego względu 18 kwietnia 1951 roku na mocy traktatu paryskiego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Traktat wszedł w życie w 1952 roku, a czas jego ważności określono w umowie na 50 lat. Później Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która została stworzona właśnie na mocy traktatu paryskiego, przekształciła się w Unię Europejską. Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Umowa międzynarodowa zabraniająca państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają, i jednocześnie zobowiązanie państw, które jej nie posiadają, do zaprzestania prób jej rozwoju. Artykuł 6 zobowiązuje strony do prowadzenia w dobrej wierze rokowań w sprawie skutecznych kroków mających na celu zaprzestanie w najbliższym czasie wyścigu zbrojeń jądrowych, w sprawie rozbrojenia jądrowego oraz w sprawie układu o powszechnym i całkowitym rozbrojeniu pod ścisłą i skuteczną kontrolą międzynarodową. Układ został przedłużony do ratyfikacji w 1968 roku. Do końca 2003 roku ratyfikowało go 189 państw. Więcej niż jakikolwiek inny traktat. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do opublikowania tekstu deklaracji i do spowodowania, aby deklaracja była rozpowszechniona, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium. Dla ułatwienia dostępu jak największej liczbie osób treść deklaracji jest przekładana na różne języki świata. Witryna www.onz zawiera 523 wersje językowe tej deklaracji. Traktat wersalski, główny traktat pokojowy kończący pierwszą wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, Mocarstwa Ententy, Państwa Sprzymierzone i Stworzone. Dokumenty ratyfikacji złożono 10 stycznia 1920 roku w Paryżu. Traktat ustalił wiele granic międzynarodowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny. Traktat wersalski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia do 21 stycznia od 1919 do 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Państwa pokonane w I wojnie światowej, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria, nie zostały dopuszczone do konferencji, a jedynie przedstawiono im traktaty do podpisania. Rosja Sowiecka również nie została zaproszona, gdyż mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, który w marcu 1918 roku podpisał w imieniu Rosji separatystyczny pokój z Niemcami, co było złamaniem postanowień sojuszniczych. Po podpisaniu traktatu wersalskiego w Europie nastał nowy porządek, w tym z Polską na mapach. Niestety nie trwał on długo, ale cóż. Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Najwyższy akt prawny obowiązujący w Stanach Zjednoczonych, podstawa systemu prawnego i ustroju politycznego. Konstytucja Stanów Zjednoczonych była wzorem dla wielu innych konstytucji powstających na całym świecie. Jej siłą jest prostota i elastyczność. Obecnie z 27 poprawkami służy ponad 300 milionom Amerykanów w 50 stanach, które są w wielu kwestiach różne. Konstytucja jest sztywna, choć wrażenie to może zachwiać fakt, iż należy do konstytucji otwartej. Wskutek tego jest bardzo ogólnikowa. Jej sztywność polega zaś na ogromnie trudnej procedurze jej zmieniania. Odbyć się to bowiem może jedynie na wniosek 2/3 głosów obu izb Kongresu Stanów Zjednoczonych lub specjalnej konwencji dla zaproponowania poprawek. Potem 3/4 stanów musi te zmiany zaakceptować. Najczęściej poprawka konstytucyjna musi być zatwierdzona w określonym czasie i zazwyczaj są to 2 lata. I to jest
po prostu idealne rozwiązanie. W Polsce na przykład mówi się o zmianie konstytucji. Zobaczcie, wprowadzić możliwość poprawek tylko w momencie, gdy 2/3 wszystkich tego chcą. Dobre rozwiązanie, nie? Pakt Ribbentrop-Mołotow, umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji między III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Bywa także określana jako czwarty rozbiór Polski. Pakt Ribbentrop-Mołotow to pakt wywołujący tak naprawdę II wojnę światową, która zmieniła świat na zawsze. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.